Witajcie! W tym filmie pokażę Wam bardzo ciekawą symulację, w której mamy obłok materii. Obłok, który z czasem dzięki oddziaływaniu grawitacyjnemu między ogromną liczbą cząstek zaczyna zapadać się i zlepiać w coraz większe ciała. W tym programie możemy doprowadzić do powstania galaktyki, gromady gwiazd, układu podwójnego lub wielokrotnego gwiazd albo też możemy stworzyć swój własny układ planetarny, obserwując jak wokół nowo powstałej gwiazdy. Obraca się dysk, dysk materii, z którego powoli zaczynają wyłaniać się obiekty takie jak planety. Udało mi się już stworzyć układ podwójny gwiazd. W tej chwili widać, że zapaliły się dwie nowe gwiazdy. Żeby doprowadzić do takich sytuacji, że powstał układ podwójny, czy po prostu jakikolwiek inny obiekt, musimy manipulować kilkoma wartościami w kodzie naszego programu. Kod znajduje się w okienku po lewej. Po kolei mamy tutaj taką zmienną jak liczba cząstek. Możemy ją ustawić wpisując liczbę z klawiatury, albo też przesuwać suwak po kliknięciu na tą liczbę. Przesuwać w lewo lub w prawo. Możemy zmniejszyć liczbę cząstek, możemy ją zwiększyć. Dalej mamy zakres mas. Od 2 do 12. Oczywiście zakres ten nie ma jednostek. Jednak możemy go ręcznie wpisać z klawiatury lub też suwakiem. Oznacza to, że cząstki mają losowo wybieraną masę spośród tego zakresu od 2 do 12. Mamy kolejną zmienną. Jest to maksymalny dystans czyli największa odległość, jaką może mieć cząstka od środka, środka masy naszego całego układu. Dalej mamy ustawioną wartość true dla początkowej rotacji naszego obłoku. Po to, żeby to co dzieje się w tym obłoku było ciekawsze, nasz obłok początkowo rotuje. Tą rotację możemy przyspieszyć lub też zmniejszyć suwakiem lub też wpisując dowolną wartość z klawiatury. Oczywiście pamiętajmy, że nie można przesadzić, ale warto poeksperymentować i zobaczyć co się dzieje. Dalej mamy stałą grawitację. Stała grawitacji w rzeczywistości jest stała, tak jak mówi nazwa. Jednak my tutaj możemy wpisać dowolną liczbę. I zobaczyć, co się stanie, jeżeli naszą stałą grawitację zmienimy. Tak jakbyśmy zmieniali po prostu grawitację, która działa na te wszystkie cząstki. Dalej mamy to ustawioną wartość, jak blisko muszą być cząstki, aby doszło do kolizji między nimi. Czyli to, jak blisko siebie muszą się znaleźć, aby zlepiły się w jedno większe ciało. Widać tutaj, że cząstki pozlepiały się Coraz to większe ciała, aż powstały dwie gwiazdy. Tą wartość również możemy zmieniać suwakiem i wpisując ją z klawiatury. I kolejna wartość, którą też możemy zmieniać w taki sam sposób: jak, jak dużą masę musi mieć cząstka, jak dużą masę musi mieć nowo powstałe ciało, aby zaczęło świecić jako gwiazda, aby powstała gwiazda, aby doszło w niej do reakcji termojądrowej. W tym okienku mamy podgląd na nasz kosmos, który sami stworzyliśmy. Możemy go dowolnie obracać, zmieniać skalę, poszerzyć lub też nieco zmniejszyć i zobaczyć z bliska nasze dwie gwiazdy, które się okrążają wzajemnie. Dalej mamy liczbę cząstek w naszym układzie. Widać, że ona bardzo się zmieniła, zmniejszyła, dlatego że Cząstki pozlepiały się w większe ciała. Mamy najbardziej masywne ciało, zapewne jest to któraś z tych gwiazd, 704 w naszej skali, i najbardziej oddalone ciało od środka masy naszego układu. Dalej mamy wykres rozkładu mas w naszym kosmosie. Warto poeksperymentować, pobawić się zmiennymi i poczytać dalej kod programu. Tutaj jest wiele komentarzy. Warto je przeczytać, poeksperymentować i spróbować stworzyć swój własny wszechświat.